Dzień dobry, witam tutaj Błotalki, za to jest Mintyres Mudrunner American Wilds, nowe DLC. Dzień dobry, witam. Mamy w nim do dyspozycji dwie nowe mapy, Zatoka Grizzly oraz Góra Kłodowa. Na zasadzie działają obydwie tych, zdaje się, z którychś z tych darmowych DLC, Dolina i Grań. I tam było coś takiego, że nie ma takiego typowego punktu, gdzie się kłody respią, czy że można sobie wybrać, do jakiego tam samochodu akurat nam pasują, czy średnie, długie, czy krótkie kłody. Tutaj mamy tak, że musimy sobie znaleźć, są takie punkty tu na środku i tam mogą być kłody różne, mogą być krótkie, długie, może być nie być ich w ogóle, mogą być gdzieś indziej, także trzeba przeszukać tam miejsca, no i dowieść je do tartaku, to już znamy. Są też te punkty odstępowe, które nam blokują przejazd, jeżeli jedziemy drewno, nie mamy kwitów na drewno, to nas nie przepuszczą, no nie wiem tam jak tam jakoś, kurczę, skąd to drewno jest, na jakiej zasadzie, ale na punktach odstępowych szlaban jest to na dole. Oprócz dwóch nowych map jest też całkiem sporo, bo aż 9 nowych pojazdów, z czego kilka jest licencjonowanych prawdziwych pojazdów, co jest nowością w Spintyresach, bo jak widać wszystkie dotychczasowe były, no oczywiście przypominały dosyć mocno wyglądem oraz sugerowały tam częściowo nazwą, że jest to coś, co rzeczywiście istnieje, ale tutaj mamy normalnie Chevrolet K5 Blazer, Ford F-150, czyli taka ikona amerykańskości, tak według mnie, taki pick-up, taki typowy po prostu Fordzik. Mamy Hammera H1, Forda LTL 9000, Freightlinera FLD 1120, Chevrolet Bison, taki śmieszny pojazd Western Star 6900XD i jest jeszcze K8400 Skider oraz K9000 Forwarder. Jak ktoś oglądał odcinek Citiesów ostatni z DLC, ten taki pierwszy, gdzie tam się zachwycałem właśnie takimi forwarderami, no to stamtąd wiemy, że no te pojazdy potrafią, prawda, sobie po autostradzie jeździć równie dobrze jak tam po bezdrożach, tam 140 to dla nich nie jest problem, tam 140 na godzinę oczywiście, także bardzo fajne pojazdy. No mamy też takie coś i tutaj potem takie coś, co jest bardziej terenową ciężarówką, bo widzę, że te trzy tutaj takie typowe amerykańskie traki widzę zresztą, ale jest taka adnotacja, że nie nadają się do jazdy terenowej. Tutaj nigdzie czegoś takiego nie było, w ogóle tego nie kojarzę jakoś. Czy ja tym jeździłem kiedyś? Nie wiem. W każdym razie mamy tutaj trzy takie traki. Mapa jest w większości asfaltowa, więc są całkiem na miejscu tutaj, ale myślę, że nie doceniają trochę moich umiejętności. Ja bym sobie w terenie poradził, nie? W sumie to nie mam pojęcia. Tutaj też był taki, któryś z tych takich kamazopodobnych. Oj. Któryś z tych takich kamazopodobnych, nie wiem, który to już był, nie pamiętam, albo ten, one nie miały też napędu na wszystkie koła, tylko miały na te tylne ośki, tak jak te właśnie tutaj traki, więc możliwe, że ten też taki jest. No i ten, powiedzmy sobie szczerze, to ten koszmarek też się za bardzo nie nadawał do jazdy w teren, ale te mają takie teraz na razie. Dobra, tak, bierzemy sobie Chevroleta i bierzemy sobie... Co tam było? Chevrolet Bison chyba, ja już nim jeździłem, to teraz wezmę czymś, czym ja jeszcze nie jeździłem. W sumie mi to jest praktycznie bez różnicy, weźmiemy sobie tego Forda, proszę bardzo. No i jedziemy, koniec gadania, jedziemy. Nie kontynuuj, tylko rozpoczniemy grę nową. W trybie symulacji, tak, postępy zostaną utracone. Ja, mnie tam noc zastała, to za długo trwało, także to nie ma sensu. Zacznijmy sobie jeszcze raz. No i trochę to trzeba będzie skrócić, do nocy, do wieczora będziemy jeździć tutaj. Dobra, na tym, no to mamy tak, kurde, Ford 9 Ładen. Co by tutaj sobie załadować, założyć? Po pierwsze tak, na mapie mamy tradycyjnie, tak, jeden warsztat początkowy, w którym jesteśmy. Tu jest pojazd K8400 Skider, coś takiego z takim oto dynksem do ładowania drewna. Ale powiem wam, to jest masakra tym ładować, ja nie potrafię, także weźmiemy sobie żuraw. Jeżeli jest na jakimś, jakimś ciężarówku żuraw, to ja sobie go wezmę, bo to jest dramat tym ładować. Ja nie potrafię, to zajęło zbyt dużo czasu. Tu mamy później Western Star 6900XD do odblokowania i tym bym sobie najchętniej tutaj podjechał, jeżeli jest na nim w ogóle coś takiego jak żuraw i sobie tam zamontował żurawia na tym. Tu jest też chyba Ford, którego akurat teraz mam. Tu jest drugi z jakimś nadwoziem na długie kłody. I tu jest zablokowany warsztat po tej stronie. I myślę, że na początek, jako takie zwiedzanie mapy, pojedziemy sobie tutaj tym moim pięknym Fordem nowym, ładnym. Założymy sobie na niego siodło. Założymy sobie na niego naczepę z... tą, naczepę furgonową. Ona też wygląda trochę inaczej niż tamte inne naczepy, które już były. Bo ta jest taka, tu jest takie wejście do środka, taki warsztacik mamy w środku, czy coś takiego.
Całkiem fajnie. No i też cysternę. Bo tam mieliśmy takie naczepy, po prostu takie plandeki duże. A tu mamy coś takiego. No i jedziemy. Jak widać też warsztat się różni, jest napisane na górze garage, tak bardzo amerykańsko, też takie klimaty trochę inne niż do jakich się przyzwyczaiłem w tej grze. Tutaj tak samo mamy miasteczko jakieś. Też oczywiście jakiś Irish pub widzę. Lambers, no cyrlicy tutaj szukać na próżno raczej, także ten. Mapa całkowicie nowa, dobra. Pojedziemy sobie tak, tędy. Przez punkt obserwacji raczej tam nie będę wjeżdżał, no bo nie mam pojazdu w teren. Jest stacja benzynowa po drodze i tędy tutaj dookoła trzeba sobie pojechać. Mapa jest całkiem spora, więc chwilę to zajmie. Bo jest... Myślałem, że sobie pojedziemy może z tego widoku, ale tutaj dużo nie... Chociaż coś tam widać, no. No tak po amerykańskiemu, no. U nas te ciężarówki to tak tego przodu nie mają, bo się siedzi na silniku praktycznie. Więc tutaj mają trochę, kurczę, ciężej, szczególnie w takim terenie, a zaraz pojadę, pewnie droga mi się skończy przed Maską, gdzieś będzie zakręt i się tam gdzieś na dół teleportuje. 35 mil na godzinę. Na razie według prędkości mierza jadę, no nie wiem, około 2 mil na godzinę, nie mam pojęcia. Skali tam na nim szukać na próżno. No i tutaj już jeździłem sobie, więc no dla mnie to powiedzmy tutaj, wiecie, to jest, kurczę, śniadanko powiedzmy, na śniadanko takie trasy to ja robię. Gorzej z ładowaniem drewna tamtym ustrojstwem, powiem wam, to była masakra. No jedziemy sobie odblokować garaż, spróbuj sobie też odblokować na początek jakiś jeden samochód, ale nie wiem, czy zdążymy załadować jakieś drewno, także to najwyżej w następnym odcinku. 55 mil na godzinę, limit prędkości na tej drodze. Jechać 100 na godzinę, no to tutaj prawie 100 na godzinę, no 60 mil na godzinę to jest 100 km na godzinę. Jechać tu stówą. O, ja bym się cykał. Nie dość, że... Znaczy, no pomijając już to, że te samochody nie osiągają w spin tiresach takiej prędkości, no byśmy całą mapę przejechali w 3 sekundy. No i też nie ma za bardzo gdzie takiej prędkości osiągać, bo w tej grze nie o to chodzi, żeby tu się ścigać. Tak, tu mamy stację benzynową. Jakby kto pytał. I tu jest Chevrolet Bizon. Pojazd z nadwoziem na jakieś takie długie kłody. Trochę widzę rozbity z przodu. I jest na nim taka ładna plandeka. Ja bym go... Czy ja go mogę naprawić, czy coś? Tak. Tylko weź mi tę kamerę. Taką. Tu. Tak. I tak. Nareperowany. Ale tutaj dalej mam w tej naczepie furgonowej punkty warsztatu. Też 4, także akurat będę mógł tam w ogóle ładnie ręczny puścił. Zapomniałem, że w ogóle tu są takie rzeczy. No teraz ręczny i to widać. Czy w takiej ciężarówce też jest ręczny jak w samochodzie osobowym? Taka wajcha? Nie wydaje. No dobra, nieważne. Nie będę się tam... Ja się nie znam. Mamy jakieś wahadełko z lekkim błotkiem, które już mnie pokonało troszeczkę. Dobra, nie jest źle. Tu jest akurat w większości mapa taka asfaltowa, oczywiście drewno się bierze z lasu, więc tam trzeba... Znaczy z takich moczar tam właściwie. Zaraz zobaczymy. Także tam trzeba się troszeczkę poprzedzierać, ale później już większość trasy to jest tutaj taki asfalcik. Nie wiem jak to wygląda na drugiej mapie. Zobaczymy jak wam się spodoba znowu, bo już wcześniej spin tiresy tutaj były, Mudrunner, ale to właściwie była taka kalka zwykłych spin tiresów, także dopiero teraz właściwie jest coś innego. Jakieś takie inne mapy, inne pojazdy niż to co było. Chociaż tak co kto lubi, klimaty amerykańskie czy klimaty takie wręcz radzieckie, to tam dla każdego to inaczej tam powiedzmy ten teges. Dobra, trwa trochę długo, może byśmy się przesiedli do czegoś innego jednak. Nie wiem jak tu daleko jeszcze było. Zaraz powinien być most, to może zaspoileruję, że chyba zaraz będzie mostek w lewo. Także kawałek tu jest do tej jazdy. Musimy sobie może jakiegoś screena gdzieś, kurczę, strzelili, tylko nie pamiętam, gdzie wyłączało HUD na ekranie. Któreś F zapewne, ale coś tam powyłączam, coś w grę wybuchnę i nie o to chodzi. Nowy mostek, zmieszczę się pod nim. Zmieściłem się pod nim. I zaraz będzie droga w prawo. Track Truck Entrance. Gdzieś z prawej można gdzieś, nie wiem nawet gdzie tam dojechać. Ale jest jakaś trasa. W każdym razie tu mamy w prawo warsztat, a w lewo jest ciąg dalszy tych wszystkich asfalcioków. I tam możemy też trochę dookoła, ale dojechać z drewnem do tartaku. Czyli niestety właśnie trzeba dookoła.
Bo na skrót nie przejedziemy, bo jest potem posterunek dostępowy. Można tamtędy wrócić na pusto. No ale tak jak już mówiłem, no nie mamy kwitów najwyraźniej na to drewno, co tam potem zbieramy, więc no hej. Trzeba sobie jakoś radzić, tam krzokami się przedzierać, żeby leśniczy nie widział. Dobra, hamulcuj. Teraz tak, rozładujemy warsztat, jest odblokowany. No i teraz możemy sobie coś innego tutaj założyć na to. I chwilowo nie wiem co, więc my sobie go tutaj zostawimy, tego kolegę. Ja sobie wezmę, całkiem, no przejechaliśmy całą mapę w tej chwili, z jednego końca na drugi narożnika, więc tak, pojedziemy sobie tym Chevroletikiem. Założymy sobie jeszcze na nim tak, wszystko co jest, to zderzak, reflektory, bagażnik dachowy, koło zapasowe. Ale ten dźwięk jest fajny. Dobra, no i tym razem jedziemy sobie tutaj do tego Western Stara, odblokujemy go sobie, żeby już był. Pojedziemy sobie nim do warsztatu, potem jeszcze się przesiądziemy do tego Skidu i sobie zobaczymy, gdzie tu w ogóle są jakieś belki. Ale ładnie gulgoce ten silniczek, to jakaś V8 chyba siedzi w nim, co? O! Halo! Ojej, coś mi zladżyło. Pierwszy raz do tego miasta w ogóle wjeżdżam, tak wam szczerze powiem. Aż sobie popatrzę. Nie wiem, jakie lata właściwie reprezentuje tutaj ta mapka. No ale jakaś taka turbonowocześność to raczej nie jest. Wow! To sobie pojeździłem. Ale możemy go spokojnie. Możemy go sobie przywołać. Zrobimy może tak. Możemy go sobie przywołać prawym przyciskiem myszy. On się co prawda zresetuje, ale jak już tu przyjechałem, to jest znowu taki jak był. Tylko teraz troszeczkę dookoła muszę niestety pojechać. Ale trudno, jakie tam w ogóle góry i doliny są. Coś tam drogę zasypawszy troszeczkę. Tu jest jakiś domek, w ogóle nawet nie widziałem, że jest. No i jedziemy troszeczkę dookoła, co prawda. Mógłbym go sobie wezwać do tego tam Skidaro. Ale niestety wtedy bym stracił wszystkie moje tutaj. Oj, może jednak tak troszeczkę zwolnię tempo. Jest jednak za szybki na te drogi i na moje sterowanie klawiaturą. Także ten, nie będę go tam wzywał, bo wtedy stracą mi się dodatki, a jednak chciałbym je mieć w razie, jakby tam ten pojazd był jakiś taki w stanie do naprawienia. Kurde, to... No! Co? To tak słabo skręcę troszeczkę. Nie wiem, tak trochę średnio mi to skręciło teraz. Dobra, nie no, stosujmy się do ograniczenia prędkości, żeby stówy nie przekraczać. Także będzie chyba lepiej. Powoli. Ta gra jednak nie do końca lubi się z szybką jazdą. Tutaj mamy jakieś bałato. Co to dla mnie? Dawaj nabę na cztery koła. Jest to w ogóle asfalt pod spodem, czy to jest jakaś dziurwa? Ja tak kiedyś, tylko to była jakaś mapa z modów. Tak sobie na pewniaka wjechałem w taką kałużę. To nawet mi dach zniknął w tej wodzie. Tu widzę też jest trochę. No powolutku, mogłem sobie jednak dookoła przejść. Przecież dookoła wcale nie jest dużo lepiej, bo tam też jest jakaś kałuża, tylko troszeczkę mniejsza. To powiem wam, że ciężarówką z drewnem to tędy przejechałem już raz. Co prawda była już ciemna noc i nic nie było widać, dlatego tego nie zrobiłem na... No, nie będzie z tego odcinka. Spróbuję tutaj za dnia przejechać. No nie gadaj, że czegoś takiego nie prze... No, raz lepiej. Także no. Już tędy przejeżdżałem ciężarówką, to trochę lepiej poszło. Ale ten też się dał radę. Miele kołami, dawaj napęd na cztery. Wyciś to do góry, hopie. Silnik masz za mały, czy co? Dobra, jedziemy. Tutaj jest zakręt taki dosyć... Pod jakimś driftem to zaraz wezmę. Oj. Tak na krawędzi tutaj. Może szybka jazda. Oj. Jak się zaraz znowu bombię tutaj gdzieś. Dobra, hamuj. Powoli, chlup. Tu są jeszcze te tak zwane ukrywania do... Znaczy ukrywania, ja to mówię ukrywania, bo to w oryginalnych Spinteresach się ukrywanie nazywało i to mnie zawsze bawiło. Są te punkty obserwacyjne do odblokowania.
Ale na razie tutaj, no mamy asfalt, dosyć, dojazd jest raczej dosyć oczywisty, więc to mi chyba się nie przyda póki co. Może później na deser sobie poodkrywamy. No i dobra, tutaj mamy tego Western Stara z cysterną, akurat stoi przy stacji benzynowej. Czy go trzeba naprawić, czy coś takiego? No coś tam można go naprawić, chociaż i tak... Nie, dobra, to ja go tu zostawię. Przesiądziemy się na tego. I ja tym muszę zajechać do warsztatu, zobaczyć, czy on ma w ogóle możliwość założenia na niego. Dobra, to jest takie szerokie, fajne. Tchic, troszeczkę taki ten tyłek ma, ale dobra. Jedziemy sobie do warsztatu. Tutaj nas powinni przepuścić, bo nie mam nielegalnego drewna na pace, więc... Więc jazda. Zobaczę, czy na nim jest w ogóle możliwość załadowania żurawia. Jak nie ma żurawia, to ja się będę musiał męczyć z tamtym, co mamy. A to jest... Nie, to nie. Nie, to mnie pokonało po prostu. Oj, oj, oj. Za bardzo... Trochę za chytro kierownicą skręciłem. Kurde, to jest duże. Prawie nie tak duże, jak niektóre z tych... Z tych ruskich maszyn, które tutaj też są. W Interesach już od zawsze właściwie, ale i tak szerokie takie, duże takie, kurde, to w teren to się nadaje, kurcze, to będzie dobre, jakby tu żuraw był na tym jakiś do wyboru. Tu już jesteśmy w warsztacie, znaczy najpierw jest miasteczko, zaraz mamy na wprost warsztacie. Kurde, zajmuje mi cały ekran to ustrojstwo. Dobra, nie wieć w stację, bo wybuch. Nie grałem w GTA, więc wiem, jak to bywa. Dobra, i tutaj do warsztatu. I teraz tak, zobaczymy, co my tu mamy do tego Western Stara. Podnośnik z wózkiem? Ładowarka? A co to jest podnośnik z wózkiem? Cóż to jest? Momencik, weź mi wyciąg. Rozmontuj to. Tak, mogę stracić paliwo, jestem na to gotów. I teraz chociaż mogłem się sam zatankować, zanim to zrobiłem, ale dobra. Naczepa spali nie, nadwozie skrzyniowe nie. Skrzyniowe z żurawiem, o! A to jest tego trochę. A co to jest? Podnośnik z wózkiem. Czemu to jest podnośnik? Jak to działa? I długa przyczepa musi być. Na drewno. To. Tylko nie wiem, czemu to jest podnośnik, jak tu nie widzę nic, co za bardzo mogłoby jakoś te belki podnosić rzeczywiście, no ale dobra. Nie pierwszy raz, jak coś jest nie tak z tłumaczeniem, ale ja, mi zależy na tym. Nadwozie z żurawiem. Krótkie kłody możemy tym przewozić, no i przede wszystkim ładować tym wygodnie rzeczy. Do tego jeszcze sobie weźmiemy... Czy coś tu jeszcze mogę doczepić? Średnią przyczepę. I tam jeszcze też mogę przewozić średnie kłody? To tu krótkie, tam średnie? Dobra, dam radę tym. A tu jest... A, taka jeszcze ładowarka jest. Właśnie, żeby to było z przodu. Ale wtedy co ja tu mogę właściwie? Ładowarka. I co ja mogę teraz jeszcze tutaj dać? Podnośnik... A, tu mogę ten podnośnik z wózkiem teraz i na długie kłody? No, takiej konfiguracji jeszcze nie widziałem. O to chodzi chyba. Takie tutaj coś można zmajstrować. I ta długa przyczepa na drewno teraz, tak? Albo średnią. Nie, średnia nie, długa. długa. I na długie kłody. No dobra. No dobra, możemy taką konfiguracją jechać. 6 punktów to będzie. Gdzieś tam długie kłody na pewno są. Ale mogę to złożyć tak jak na innych tych? Bo w tamtym można było ją tak zawinąć i wrzucić na auto. Ale tu chyba nie. Tu mogę tylko żurawiem się posługiwać. To mi szczerze powiedziawszy wystarczy do szczęki. Chociaż on wygląda inaczej niż tamte żurawie. On ma taką szczękę jedną, a nie takie jakby, kurcze. No inaczej wygląda. Jak ktoś oglądał, grał, to będzie wiedział. Dobra, jedziemy z tym światem. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Nie wiem, czy już czasem powoli się ciemno nie robi, bo tak jakby wieczorek. Która jest godzina? 16:43, no to tak powolutku by było. Dobra, teraz tak, gdzie ja mam jechać? Ja mam jechać tutaj.
To pojedziemy sobie tak, na skraj tego miasta i tam sobie wyjdziemy gdzieś i zobaczymy, czy tam jakieś drewno w ogóle jest. Także najpierw się przez miasto trzeba przedrzeć. To jedziemy. Paliwa nie mam jakoś specjalnie dużo, ale sobie najwyżej dowieziemy tym Chevroletem albo czymś. Chyba tędy trzeba przejechać komuś przez dom. Możliwe, że tam za domami też jest jakiś przejazd, ale tędy też czemu nie. Najwyżej jakąś latarnię skoszę czy coś. Jest jakiś track reaper, ale tutaj nie jest nasz warsztat. A kurczę, to trzeba jakoś tak się zawinąć jeszcze. Mógłbym skręcić trochę dalej w to prawo. No, dobra. Na grubość lakieru przeszło. No jedziemy. Be prepared for the unexpected. Przygotuj się na niespodziewane. A tu co? Tam też jest. Podobny znak. Dobra, no mamy te ostrzeżenia tak... Home for sale. Wygląda obiecująco. No nic, jedziemy. Czy to ma... A nie, ma pewnie blokadę, tylko nie na automacie. I tam w tym dole, tam gdzie są te bagna, tam zdaje się były te punkty, gdzie mogą być kłody. Ale to sobie zobaczymy za chwileczkę. Aż się musiałem kichnąć poza tym. W nosie mnie zakręciło jak ta ciężarówka kołami w tym błocie teraz. Dobra, może jednak sobie pojedziemy na jedynce i na blokadzie dyfra. Trochę będzie szybciej, prawdopodobnie to trwało krócej. O, jak teraz mi tak idzie, zobaczymy jak będzie mi szło z pełną tą drewna. Kurczę, z pełnym ładunkiem drewna. O ile tu gdzieś w ogóle będą długie kłody. Dobra, i tam w dołku. Tu dziś powinien stać ten jeden pojazd jeszcze. Gdzie ja jestem? Czy to jest to? Co ja, czy to jest miejsce? O, tam jest ten on. Tam jest ten on. Może ja sobie nim podjadę? Jakieś iskry mi w ogóle tam idą. A, bo ten się tak obija. Okej. Okay. Może go tam przypiąć by było można czymś może lepiej. Dobra, przesiądę się na to. I jedziemy sobie. Pani puści ręczny. Jedziemy sobie zobaczyć, co my tu w ogóle mamy. Co my tu w ogóle mamy? Tutaj sobie jakoś może zjadę na łeb, na szyję, co prawda troszeczkę, ale sobie zjadę. I tutaj powinny być gdzieś jakieś zasoby drewna. Tutaj jest jeden. Tam gdzieś coś było. Tam jest jeden i my zaraz zobaczymy. Przejadę sobie może... A dobra, już jak wjechałem, to niech będzie. Już trzeci raz tak jadę i nigdy nie mogę... Nie nauczę się chyba, że tu jest... Ej, tu jest głębiej niż... Momencik, jakoś chyba z innej strony do tego podszedłem ostatnimi... Halo! We ten wsteczny list. Dzięki. Jakoś chyba bardziej lewą stroną przyjeżdżałem i tam nie było tak głęboko. Dobrze wiedzieć, że tu jest tak... Jednak trochę głębiej niż się spodziewałem. Chciałem właśnie powiedzieć, że już jedę ten trzeci raz, tylko że bardziej z lewej tam nie było tak głęboko. Aż i tam jakoś się dało przyjechać, to już trochę gorzej. Tędy będzie lepiej raczej. Nawet może bez napędu na cztery koła. Chociaż... Dawaj tam. Firmowe paliwo. Dobra, i co my tu mamy? Najpierw prawo czy w lewo? Najpierw w prawo podjadę sobie zobaczyć, co tu będzie. Co my tu mamy? Podjedź bliżej, aby zbadać mi się do przekrania. Co się tu zrespi zaraz? Dwie długie kłody, a idealnie akurat pod tamtego naszego potworka, którym tam przyjechałem. Tam stoi, widać takie pomarańczowe. No i jeszcze tutaj jeden i drugi punkcik. Trzeba sobie zobaczyć. I jeszcze chyba są jakieś tam gdzieś dalej. Nie w każdym musi coś być. Mogą być jeszcze długie gdzieś, mogą być średnie jeszcze gdzieś. Potem jak jeden ładunek zabierzemy, to się gdzieś drugi może pojawić. Tutaj nie ma nic. A tam... Kurde, jak to jedzie. Tylko mówię, załadować, znaczy złapać, złapię. Ale żeby to potem załadować na ciężarówkę, to normalnie nie potrafię. Jakby tych kłonic nie było, albo dało się jakoś zdemontować, to nie ma problemu, żeby od boku podjechać, ale tyłem, no to nie bardzo. Dobra, cztery krótkie kłody mamy tutaj, okej. No to już coś wiem, to co na razie możemy wyłączyć. Weźmiemy sobie teraz to ustrojstwo i podjedziemy sobie po tamte długie kłody. Może je zdążę załadować, dowieść raczej nie, bo musimy dosyć tak dookoła przejechać. Bo już zaraz będzie ciemno. Jak jest ciemno i ten odcinek trwa potem 40 minut, to raczej nie ma sensu. Albo inaczej.
Teraz zakończymy, a w następnym odcinku zaczniemy od ładowania kłód i po prostu zawiozę je na miejsce i teraz będzie musieć robić ciemno, już jest 19:30, więc na jedno wyjdzie. Dziękuję bardzo za oglądanie i do widzenia. W nowym odcinku będziemy wieść tym drewno w końcu i pewnie się wywalać 3 razy i w ogóle, na razie.